Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Mam nadzieję, że już mnie znacie. A tych, którzy są na moim kanale po raz pierwszy, bardzo serdecznie witam. Dzisiaj opowiem o tym, jak pracować z seniorami w Senior Plus, Senior Vigor, Senior Club, tego typu placówkach, ponieważ specyfika pracy jest trochę inna, także zapraszam do oglądania filmu, a z pewnością skorzystacie wiele. Zapraszam do oglądania. Ponieważ ostatnio miałam taką możliwość pracy w grupie z seniorami z placówki Senior Plus, zauważyłam kilka bardzo wartościowych wskazówek. Głównie, wiecie, prowadzę zajęcia, ale to czy to na uniwersytetach trzeciego wieku, czy w placówkach pomocy społecznej, i tam ta praca wygląda trochę inaczej z seniorem. W placówkach takich jak Senior Plus, gdzie mamy osoby zdrowe, chodzące, w pełni sprawne, praca wygląda zupełnie inaczej, lub też nie zupełnie, ale trochę inaczej. I pierwsza z takich rzeczy, którą zauważyłam, właśnie pracując z nimi na warsztatach pamięciowych, było to, że seniorzy potrzebują bardzo dużo uwagi. To jest numer jeden. Seniorzy, którzy są zdrowi, którzy wiele w życiu przeszli, przeżyli, potrzebują uwagi, żeby się zatrzymać nad ich doświadczeniami. Musimy dać im na tyle dużą przestrzeń w naszej pracy, w naszych warsztatach, żeby oni mogli niejako wypowiedzieć swoje myśli. Ja pracowałam w grupach około 20-osobowych. Były to grupy zróżnicowane i wiekowo, i pod względem płci, pod względem wykształcenia, ale właśnie to, co ich charakteryzowało, to chęć wypowiedzenia się, powiedzenia o swoich przeżyciach, o tym, czego doświadczyli w swoim życiu. I to był punkt numer jeden. Punkt numer dwa to to, żeby pracować w grupie. Pamiętam, jak po raz pierwszy prowadziłam tego typu zajęcia właśnie dla seniorów. Doświadczyłam czegoś niesamowitego, bo przygotowałam sobie głównie zajęcia takie indywidualne, a zobaczyłam, że świetnie dają sobie radę właśnie w dwuosobowych zespołach, czy też grupach, ale nie większych niż trzy osoby. To jest ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że z koleżanką, z kolegą świetnie są w stanie porozmawiać, uzgodnić pewne rzeczy, poopowiadać sobie różnego rodzaju historie. Natomiast gdy ta grupa jest zbyt duża, nie każdy ma możliwość wypowiedzenia się i tam następuje wtedy frustracja, zniechęcenie. Znowu z drugiej strony, kiedy są to tylko i wyłącznie zajęcia indywidualne, zauważyłam, że osoby nie przyznają się na przykład. Ja prowadziłam, jak już wspomniałam, zajęcia pamięciowe i kiedy był temat poświęcony chociażby skojarzeniom, a pani nie za bardzo zrozumiała ćwiczenie, widziałam, że bardzo dużą trudnością było dla niej to, żeby się do tego przyznać, bo koleżanki rozumiały, no ale każdy miał pracować indywidualnie. Stąd też właśnie zachęcam do tego, żeby to były grupy od 2 do 3 osób. To był punkt numer 2. Punkt numer 3. Nasi seniorzy w Senior Plus, Senior Vigor, klubach seniora są bardzo wymagający. Świetnie się składa, ponieważ my, jeśli jesteśmy specjalistami, możemy się tą swoją wiedzą i eksperckością podzielić. No właśnie, seniorzy będą nas dopytywać, oni będą nam zwracać uwagę. Musimy się na to psychicznie nastawić, że seniorzy są wymagającymi słuchaczami. Oni będą zadawać pytania, oni bardzo dużo w życiu przeżyli
i będą kwestionować to, co my im mówimy. Także trzeba się przygotować bardzo rzetelnie do każdych zajęć. Punkt numer 4. Mimo tego, że prowadziłam zajęcia pamięciowe i do tych zajęć potrzebne mi były chociażby takie rekwizyty jak kredki, usłyszałam na samym początku, właśnie kiedy pierwsze zajęcia miały miejsce, usłyszałam od osób uczestniczących w warsztatach, że o, wracamy do przedszkola, o, pewnie w ogóle to będzie beznadzieja, no bo jak z kredkami, to na pewno będzie nas traktowała jak dzieci. Nie, moi kochani, nikogo nie traktuję jak dziecko, a tym bardziej seniorów. Mam naprawdę bardzo głęboki szacunek do osób starszych i właśnie do tego zachęcam. W tym punkcie chcę powiedzieć o tym, żebyśmy nie traktowali seniorów jak dzieci. Oczywiście musimy pewne jakby standardy pracy zachować i trzymać, natomiast nigdy nie starajmy się ich traktować jak dzieci. I ostatni już z punktów to to, żebyśmy przy tłumaczeniu jakichkolwiek zajęć, ćwiczeń, żebyśmy pamiętali o tym, jak bardzo ważne jest dokładne wytłumaczenie. Wiecie, to nie chodzi o to, że seniorzy nic nie rozumieją, tylko to chodzi o to, że może my źle tłumaczymy. Zobaczyłam to na swoim własnym przykładzie, jak ważne jest przede wszystkim powiedzenie dokładne, przedstawienie, jak będzie wyglądało całe ćwiczenie, później poszatkowanie tego ćwiczenia, później bardzo często też rysowałam, jak będzie przebiegał dane ćwiczenie, jak będzie przebiegał dany test. Na końcu jeszcze przechodziłam między wszystkimi seniorami i sprawdzałam, czy dokładnie podchodziłam do ławek i sprawdzałam, czy dokładnie wykonują ćwiczenie w taki sposób, jak zostało ono przeze mnie przedstawione. Słuchajcie, mam nadzieję, że te kilka krótkich, ale jakże ciekawych wskazówek przyda Wam się w dalszej pracy z Waszymi seniorami, w Waszych placówkach takich jak Senior Plus, Senior Vigor, Kluby Seniora, czy też w pracy indywidualnej z seniorami w ich domach. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę, do czego bardzo Cię zachęcam. Zachęcam również do subskrypcji. Pamiętajcie, że w każdą niedzielę o 9:30 pojawia się mój nowy film i dzisiaj, jak co niedzielę, zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość. I do tej młodości takiej i wewnętrznej, i zewnętrznej Ciebie i siebie dziś zapraszam. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa!